Wysoka Rado, Wysoka Rado, Panie i Panowie Radni, otwieram 33. sesję Rady Gminy Mielec. Przechodzimy do punktu 13. Obrad dzisiejszej sesji: podjęcie uchwały w sprawie nabycia własności lokalu oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w miejscowości Podleszany na rzecz mienia komunalnego gminy Mielec. Proszę ponownie panią Władysławę Kasprzak o przedstawienie projektu uchwały. Projekt dotyczy nabycia na rzecz gminy własności wyodrębnionych samodzielnych lokali użytkowych, budynku stanowiącym dom miejski w Podleszanach. Są to 3 lokale. Jeden lokal o powierzchni 70,55 m², później 70,41 m² i lokal o powierzchni 72,13 m² oraz prawa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, która jest o numerze działki 12,49/2 o powierzchni 10,89 m² położonej w miejscowości Podleszany. Są to nieruchomości, które są w innej spółdzielni Samopomoc Chłopska w Mielcu i nieruchomości, gdzie, czyli te wydzielone lokale i prawo użytkowania wieczystego co do nieruchomości, mają być przeznaczone jako zaspokojenie zbiorowych potrzeb samorządowych. Więcej informacji może Dziękuję bardzo. Czy Państwo mają inne uwagi lub inne propozycje dotyczące projektu uchwały? Proszę bardzo, Panie Wójcie. Proszę Państwa, jak Państwo radni wiecie, w Podleszanach skrzyżowane są 2 budynki. Jeden budynek należy do Ochotniczej Straży Pożarnej i do gminy. Tam Ochotnicza Straż Pożarna się mieści, jest tam, proszę Państwa, biblioteka. I on się znajduje z tyłu, prawda, za placem, prawda, za parkingiem, a z przodu, proszę Państwa, jest jeszcze jeden budynek, w którym mieści się ośrodek zdrowia, mieści się gabinet rehabilitacyjny, sklep GS-u. Proszę, powiem Państwu tak, ja chciałem ten budynek przyjąć do projektu termomodernizacji, na który podpisaliśmy umowę w ubiegłym tygodniu z marszałkiem województwa. W tym projekcie termomodernizacji był podjęty budynek gminy Zdejnowej, ten nowy budynek gminny, prawda, budynki OSP w Woli Kozielowskiej, w Rydzowie, kluby sportowe w Chrząstowie i w Złotnikach. I proszę Państwa, chciałem jeszcze ten budynek wprowadzić, bo on nie wygląda zbyt dobrze. Jest w centrum miejscowości, proszę Państwa, jest troszeczkę obskurny jak na mienie publiczne. I powiem Państwu tak, że niestety nie udało się tego zrobić, chociaż już żeśmy zaczęli tam przeglądać budynek pod kątem audytu energetycznego. Nie udało się tym względem, że tam było 2 właścicieli. Oprócz gminy naszej Mielec, jeszcze GS. I proszę, powiem Państwu, historia tego była taka, że w latach 60. ówczesna Gromadzka Rada Narodowa w Podleszanach podpisała porozumienie z gminną spółdzielnią i wspólnie zrealizowali budynek. Po wybudowaniu w latach 70. tego budynku podzielono lokale. Lokale podzielono w ten sposób, że całe piętro, czyli w tej chwili tam się znajduje gabinet lekarski i tam gabinet kosmetyczny, coś tam jeszcze, prawda, proszę Państwa, to całe to piętro należy do gminy wiejskiej Mielec. Natomiast parter, gdzie się mieściły wcześniej 2 sklepy, tak zwane żelazny i spożywczy, a w tej chwili mieści się sklep spożywczy i gabinet rehabilitacyjny, ten parter należy znowu do, proszę Państwa, gminnej spółdzielni. To jest wydzielony lokal. Poza tym są jeszcze piwnice i piwnice są podzielone przez pół. Połowa, tam gdzie kiedyś był klub rolnika, należy do gminnej spółdzielni, a druga połowa należy do gminy Mielec. Więc obydwie strony mają po 50%, proszę Państwa, lokali, a lokale są wydzielone w tym budynku. Oprócz tego budynek jest na wyodrębnionej działce. To nie jest jedna działka razem z tym budynkiem, prawda, OSP, tylko to jest wyodrębniona działka. I ta działka jest, proszę Państwa, przypisana użytkowaniem wieczystym.
I tak została również, proszę Państwa, i tak została w 1991 roku ta nieruchomość rozdzielona, po rozdzielenie tej nieruchomości, rozdzielenie użytkowania wieczystego podpisał ówczesny prezes GS-u i ówczesny wójt gminy Mielec. I proszę Państwa, akt notarialny na to komisji 91. Wszystkie sprawy prawne są jak gdyby bardzo dokładnie tu pilnowane, są wyprowadzone, można tak powiedzieć. W tym momencie, proszę Państwa, oprócz, jaką mamy sytuację? Otóż GS jest tutaj, wykazuje pewne zainteresowanie na zbyciem tej nieruchomości i dla gminy jest temat tego typu, że możemy kupić lub nie, ale w moim przekonaniu byłoby zasadne kupić. Z przyczyn takich, że w ubiegłym roku, proszę Państwa, przyszli do mnie panowie z rehabilitanci, którzy mieli u góry tą rehabilitację na piętrze. Przyszli do mnie z wielką prośbą, żebym im zrobił windę albo, proszę Państwa, no, w jakiś sposób umożliwił ruch dla niepełnosprawnych, bo wymogi Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia wskazują, że oni muszą mieć takie warunki tam zapewnione. Proszę Państwa, koszt takiej inwestycji, no, pan Tadeusz tutaj się rozglądał, było chyba około 100 tysięcy złotych, przekraczało to te windy tam na Podleszana. No wiadomo, zależy, ale to w tych granicach były, prawda, kwoty, prawda, no bo, ale proszę Państwa, i co dalej teraz, powiem tak, gabinet rehabilitacji, ja nie wyraziłem wtedy zgody na to, żebyśmy robili tam windę, po prostu nie było w budżecie środków na ten cel. Porozumiałem się wówczas z prezesem GS-u i poprosiłem rehabilitantów, żeby poszli do prezesa i wynajęli sobie dół. Oni zeszli z góry, proszę Państwa, wynajęli dół od nas, żeby prowadzili, ale żeby po prostu, no bo nie mogli tam dalej prowadzić, bo by Narodowy Fundusz Zdrowia im rozwiązał kontrakt. W związku z tym wynajmują od GS-u. Jest jeszcze na górze pani doktor. I teraz jest sprawa z tego typu, że przypuszczalnie wszystko wskazuje na to, że również pani doktor przejdzie tą samą ścieżkę, tylko w późniejszym okresie niż gabinet rehabilitacyjny, bo również i dostęp do gabinetów lekarskich musi być po prostu zabezpieczony również dla niepełnosprawnych. Rozmawialiśmy tutaj z panem prezesem, panem przewodniczącym Rady Nadzorczej, żeśmy sobie tak ustalili, że dałoby się to wszystko nabyć za kwotę 150 tysięcy złotych. Poprzednio pisaliśmy, proszę Państwa, uchwałę, którą Państwo macie, że dla celów opieki zdrowotnej. Niemniej są tam jeszcze piwnice, które no, nie będą dla celów opieki zdrowotnej jako takie, proszę Państwa, przeznaczone. W związku z tym, żeśmy tutaj, ja wnoszę autopoprawkę do uchwały, tutaj jest u Pani Przewodniczącej, że by to było na cele, na potrzeby, zabezpieczenie potrzeb wspólnoty lokalnej. Powiem Państwu tak, na chwilę obecną wydaje mi się, że byłoby dobre rozwiązanie, gdybyśmy ten budynek nabyli. Gdybyśmy tutaj gdyby zapewnili bezpieczeństwo również od strony funkcjonowania gabinetu lekarskiego, a z drugiej strony powiem Państwu tak, że społeczeństwo Podlesza, tutaj pan sołtys mi przekazał na posiedzeniu Rady Sołeckiej, jednogłośnie się opowiedziało za tym, żeby ten budynek wykupić, żeby po prostu ten budynek stanowił własność gminy, bo też mają świadomość taką, że no, ta winda może nas kosztować troszkę, gdybyśmy chcieli później ją robić do góry, do gabinetu lekarskiego. Proszę Państwa, to tak najkrócej historia przedsięwzięcia, historia tego, w jaki sposób doszliśmy do decyzji o tym, by po prostu przedstawić Państwu, Wysokiej Radzie, tutaj pod rozwagę możliwość zakupu tych lokali, które GS zamierza zbyć. Dziękuję. Dziękuję. Funkcjonowałby do tego momentu sklep, do kiedy ma tam umowę zawartą. Gdybyśmy weszli, jeszcze dodam, że tak, proszę Państwa, uzgodnione jest z GS-em, tutaj myślę, że to publicznie trzeba to powiedzieć, również, że proszę Państwa, gdyby doszło do nabycia, to GS tam ma jeszcze przez chyba 2 lata albo 3 lata chyba umowy zawarte z tymi do 2016 roku z najemcą na sklep i to, proszę Państwa, my byśmy się zobowiązali, żeby tą umowę jak gdyby uszanować. Wchodzimy, proszę Państwa, w prawa strony do tej umowy. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo, może odczytam teraz autopoprawkę i zajmiemy się głosowaniem nad autopoprawką, a później otworzę dyskusję na temat projektu całej uchwały. Dobrze?
Na moje ręce wpłynęła autopoprawka wójta gminy Mielec do projektu uchwały w sprawie odpłatnego nabycia własności lokali oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w miejscowości Podleszany na rzecz mienia komunalnego gminy Mielec, gdzie wójt gminy Mielec proponuje zmianę w taki sposób, że paragraf drugi otrzymuje brzmienie: nieruchomość, o której mowa w paragrafie pierwszym, zostanie przeznaczona na zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem autopoprawki? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Twierdzam, że autopoprawka została przyjęta. Otwieram w takim razie dyskusję na temat projektu całej uchwały. Proszę bardzo, panie radny. Wysoka Rado, pani przewodnicząca, panie wójcie. W tym temacie nawet teraz ta autopoprawka, którą wnieśliśmy, w pewnym sensie też poszerza pole, jakie ten obiekt, jeżeli by gmina kupiła, może pełnić dla mieszkańców. Czyli nie tylko będzie, że tak powiem, skierowane przede wszystkim na ochronę zdrowia, ale na wszelkie inne potrzeby mieszkańców. Ale też automatycznie jakby mniej jest ukierunkowane na tą ochronę zdrowia, o którą chyba tutaj przy zakupie tego budynku najbardziej by gminie zależało, bo chodziłoby o to, że na pewno, jeżeli myślę, ten budynek byśmy chcieli kupić, to szczególnie po to, żeby tam ani nie zniknął ośrodek zdrowia, ani nie zniknął rehabilitant, bo to są chyba dla nas priorytety, jakimi się powinniśmy kierować, żeby tamta społeczność nadal to miała. Ale ponieważ tym projektem tego kupna zajmuje się pan sołtys Jerzy Głaz jako przedstawiciel GS-u i pan wójt Kazimierz Gacek, oni tam między sobą coś ustalali, do nas jakieś informacje spływają i my na tej podstawie mamy podjąć decyzję kupić, nie kupić. Ja mam takie pytanie do pana Głaza. Ile razy już GS ogłaszał przetarg na sprzedaż tych lokali? Proszę bardzo, panie sołtysie. Od razu, tak, najlepiej proszę bardzo, to będzie najłatwiejsza forma. Wysoka Rado, panie przewodniczący, panie wójcie, po raz drugi i wczoraj po obie strony zainteresowane był przetarg ogłoszony na wczoraj na godzinę 10 i z porozumieniem z panem wójtem w dniu 25 i 6 było porozumienie i przetarg my wczoraj wycofali ze względu na tutaj na patrzenie tutaj, że jest to zasadne zbyć tutaj dla gminy Mielec, a nie jakimś prywatnym osobom. Ja i prezes mieliśmy takie stanowisko, które mieliśmy tutaj jest zasadne i po prostu, żeby służyło społeczności lokalnej. Oczywiście. Czyli drugi przetarg został wstrzymany, tak? Tak. Unieważnimy wczoraj przetarg, byli panowie na godzinę 10 i bez podania przyczyn, bo nie ma się, jak jest kłód. Rozumiem, czyli Wysoka Rado, jak widać, pierwszy przetarg nie doszedł do skutku, co można sądzić, że była cena na tyle nieatrakcyjna albo lokale nieatrakcyjne, że nikt ich nie chciał jak do tej pory w pierwszym przetargu kupić. Przymierzając się do zakupu tego lokalu, też powinniśmy brać warunki, między innymi jak cena. Dzisiaj, Wysoka Rado, rynek jest ciężki. Ja też nie sądzę, że tam bardzo szybko przyjdzie ktoś i te lokale weźmie, bo nie bardzo widzę miejsce, co tam by miał zrobić. Rehabilitant i pani doktor, myślę, że oni może i w naturalny sposób byliby zainteresowani kupnem tego, tym bardziej, że mam sygnały, że pan rehabilitant sam by to kupił, jeżeli byłaby cena tego rozsądna. Więc dla nas, jeżeli pan rehabilitant by to kupił w rozsądnej cenie, byłoby bardzo dobrze, bo my byśmy nie inwestowali pieniędzy gminnych w ten lokal, później w utrzymanie tego lokalu, dyktowanie stawek, więc generalnie wszystko byłoby wtedy bardzo komfortowo. Pan rehabilitant miałby swój budynek, swój lokal, gmina by z tego nie czerpała, nie dokładała, temat nie musielibyśmy być posądzani, że a to jest niezrobione, tamto jest niezrobione, odpowiadaliby właściciele wtedy za siebie. Dzisiaj nawet patrząc na to, że miasto kamienicę sprzedaje w centrum miasta, bo nie bardzo ma z tym co zrobić, a my chcemy kupić lokale na wsi, których atrakcyjność dla mnie jest dzisiaj wątpliwa, przy tej cenie szczególnie,
Ja mam jeszcze takie pytanie, bo informacja, jaką posiadam, jest taka, że w 2001 roku gmina bezpłatnie przekazała te lokale GS-owi. I czego? I dlaczego? Bzdury, proszę tam dokumenty. Nie, ja rozmawiajmy na argumenty, nie na bzdury, tylko jeżeli nie, myśmy na komisjach taką informację otrzymali. I proszę o wyjaśnienie, czy tak jest, czy nie, bo dziwiłaby mnie sytuacja, że my w 2001 roku GS-owi ten lokal przekazujemy, gmina przekazuje GS-owi za darmo, GS przez ten czas zarabia i teraz jeszcze chce od nas pieniądze. Ja muszę pilnować, tak uważam, pieniędzy budżetowych, dlatego się dopytuję. Jeżeli to nie jest prawda, to chcę, żeby to zostało wyjaśnione. Takie informacje dostaliśmy na komisji, dlatego ja to chcę wyjaśnić. Ja mogę, proszę Państwa, bo jest to ta niepokojąca informacja, ja muszę wiedzieć, co było źródłem takiej informacji, bo przyznam, że o niczym takim nie wiem. I zaskoczeniem to przyjmuję, że gmina w 2001 roku coś przekazywała za darmo GS-owi. Dlatego, skoro jest ta informacja, to chciałbym uśliścić, kto taką informację rozpowszechniał. Pracownik, który nam ten temat wyjaśniał na komisji, przedstawił nam, że bezpłatnie gmina przekazała to GS-owi. I ten temat wtedy był na komisji rozwijany. Pana wójta wtedy nie było, bo był pan w starostwie. I nie mogliśmy dojść do wyjaśnienia. Jeżeli jak pan wrócił potem na komisję, wróciliśmy do tematu i pan powiedział, że pan, no tego pan nie wie. Więc ja wracam dzisiaj do tematu, bo byłem przekonany, że miał pan czas od komisji się przygotować i ten temat zgłębić, więc myślę, że nie powinien być pan tym pytaniem zaskoczony. Proszę bardzo, bo pan wójt nawet wspominał, omawiając ten temat, że ten budynek był budowany wspólnie z Gromadzką Radą i wspólnie z Gminną Spółdzielnią, więc to były koszta ułożone przez Gromadzką Radę i dlatego w mocy ustawy im po prostu przysługiwało to prawo. Oni udokumentowali rozdzielenia tego. Tak, oni zwracając się do nas o przekazanie im tych nieruchomości, oni udokumentowali, że na ten budynek ponieśli nakłady finansowe. Proszę Państwa, i z mocy najkrócej to należało. Najkrócej powiem Państwu tak, że mam całą dokumentację u siebie na biurku. Od porozumienia z 1966 roku, potem 1967 roku, kiedy, proszę Państwa, strony mówiły, na jakich zasadach wchodzą tworzą na początku dokumentację, później w jaki sposób będą rozliczać się z programu finansowego budowy. Proszę Państwa, później jest gdyby potwierdzenie tego, że strony by te swoje zobowiązania wypełniły, jedna i druga, GS i gmina, a zatem po połowie to wszystko wyglądało. Proszę Państwa, tam się tak kształtowały się wydatki. I w 1991 roku jest zawarty akt notarialny, o czym tu mówiłem, proszę Państwa, na samym wstępie, pomiędzy ówczesnym wójtem i ówczesnym prezesem GS-u, w którym panowie zrobili rozdział lokali, narysowali do aktu notarialnego, proszę Państwa, przekrój, rzut każdego piętra, parteru, piwnicy i rozdzielili, dokładnie określili sobie, gdzie i czyje jest. Za te pieniążki, które wszyscy razem złożyli, żeby nie było na zasadzie, że ta sama klamka należy do dwóch właścicieli, proszę Państwa, że ten sam pokój ma dwóch właścicieli, żeby nie było takiej sytuacji, to zwyczajnie, uczciwie znieśli współwłasność łączną i, proszę Państwa, i podzielili sobie to na swoją własność, wydzielając lokale i przypisując swoją własność do tych lokali. To było w 1991 roku. Natomiast dlatego mnie zaskakuje, żeby ktoś dawał coś za darmo, bo z tego, co ja wiem, to obydwie strony wnosiły wspólnie wydatki na, proszę Państwa, na budowę, po pół. I tak wychodzi z dokumentacji. Natomiast grunt był własnością gminy i grunt mieli na prawach wieczystego użytkowania i za to wieczyste użytkowanie oczywiście przyszły opłaty. No, panie wójcie, jeżeli pan mówi, że pan ma na biurku dokumenty, to w takim razie co te dokumenty mówią w tym 2001 roku? Myśmy usłyszeli informację od pracownika, że w 2001 roku, ja to mam nagrane w komisji, jak pan wie, mam nagrywane, więc jest tam w 2001 roku mowa, że my to mamy za darmo. Ja chciałbym, żeby ten temat wyjaśnić do końca, żeby nie było wątpliwości. Bo nie mam nic z 2001 roku, dlatego mnie zaskoczyło to, co pan mówi. A to może czeski błąd. To w takim razie ja bym chciał, żeby to zostało wyjaśnione. To, że my nawet dzisiaj tą uchwałę odrzucimy, to też nie jest problemem, żeby do tej uchwały powrócić za miesiąc, dwa, w momencie, kiedy po prostu będzie wszystko wyjaśnione.
Jeżeli chodzi, panie wójcie, nawet o elewację, czy takie typu remont, tego typu remonty, sam pan mówił, że jak przedtem GS był właścicielem, współwłaścicielem tych pomieszczeń i tak dachy robiła gmina, czyli dalej w takim przypadku zrobienie elewacji, zrobienie dachu, że te pomieszczenia będą wydzielone czyjąś inną własnością, nie będzie w niczym przeszkadzało. Mówimy teraz o windzie. Panie wójcie, tam faktycznie te pomieszczenia będą na parterze, ale na dobrą sprawę, żeby wejść na ten parter, to tam jest i tak kilkanaście, czy kilka, czy kilkanaście. Panie, nie zna pan rzeczy, to mówi pan bzdury, tam jest podjazd dla niepełnosprawnych na parter i pan zobaczy, zacznie sprzedawać nam bzdury. No. Panie wójcie, to nie ma się co denerwować, ja się dopytuję, taka jest moja rola. Ja nie muszę panu wiecznie tylko tak panie wójcie. Nie, no, panie radny, bardzo proszę. Więc panie wójcie, ja bym chciał, żeby wyjaśnić tę sprawę, w takim razie ten pracownik, który podał tą informację, że w 2001 roku gmina to kupiła. Ja uważam, że myśmy powinni teraz mieć jasno rozświetlone, bo powstają informacje do nas dotarły dwie sprzeczne i w takim razie którąś trzeba zweryfikować, która jest nieprawdziwa. To ja w tym momencie tyle. Dziękuję. Dziękuję. Proszę jeszcze bardzo, może jedno pytanie, uzupełnię. Za chwilkę. Proszę bardzo, panie radny. Szanowni państwo, Wysoka Rado, pani wójcie, pani przewodnicząca. Sprawa dotyczy budynku w Podleszanach. Chciałbym na początku sprostować to, pan Mariusz, czego jestem pewny, że przetarg, o którym mówił pan Mariusz i pan sołtys, dotyczył, pierwszy przetarg, który był ogłoszony przez GS, dotyczył jednego lokalu, czyli 70,55 m2 i na ten przetarg, na ten lokal był ogłoszony przetarg, w którym miał brać udział rehabilitant, czyli mówimy tu o 70 m2. Gmina ma zamiar kupić nie 70 m2, tylko około 210 m2, o którym mówiła pani Władzia. Czyli dotyczy lokali trzech. To jest pierwsza sprawa. Drugą sprawą jest to, że ten budynek ma od dawna właścicieli. Gdyby na przykład teoretycznie zakupił rehabilitant ten lokal, którego sprawa dotyczy jego budynku, byłoby właścicieli trzech. I wtedy byłby moim zdaniem jeszcze większy problem, zwłaszcza, że my z komisją rewizyjną jeździliśmy tam i faktycznie stan elewacji pozostawia wiele do życzenia, a wiemy wszyscy, że gdy w budynku nie ma jednego właściciela, tylko jest właściciel dwóch lub teoretycznie miałoby być ich trzech, więc problem byłby z utrzymaniem w jakimś dobrym stanie tego budynku. Następną sprawą jest to, że ten lokal leży przy drodze powiatowej i przy drodze powiatowej Borowa-Przecław i przy drodze gminnej prowadzącej składki w kierunku Rydzowa i w kierunku Rudy. No, wszyscy wiemy, że ta droga do kładki została wybudowana w celu przejazdu samochodów osobowych przez kładkę. No, moim zdaniem, chciał czy nie chciał, my kiedyś będziemy się musieli pochylić pod problemem kładki i będziemy musieli ją przejezdną zrobić, zwłaszcza, że perspektywa mostu następnego jest w odległości, ja myślę, że minimum 10 lat. Dlatego ten budynek, no, jedynym rozwiązaniem, żeby doprowadzić ten budynek do porządku i do używalności jako takiej, jest moim zdaniem szansa kupienia tego przez naszą gminę, zwłaszcza, że tam już dwie działalności gospodarcze są, czyli rehabilitant i sklep spożywczy, gdzie dalej by te działalności miały miejsce, także w tym wypadku nic się nie zmienia i właściciel tylko zmienia, znaczy zmienia się właściciel, a wszystko inne pozostaje bez zmian. Także to jest moje zdanie jako mieszkańca Podleszan i miałbym prośbę do Wysokiej Rady o przegłosowanie tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Już moment, pan Kawalek był pierwszy, proszę bardzo. Ja jeszcze mam takie pytanie, nie ma pan wyszedł. Dobrze by było też, żeby
tą kwotę, jaką mamy zapłacić. Rzeczoznawca stwierdził, żebyśmy też nie zapłacili po prostu jakiejś kwoty, którą tam się komuś wydaje. No, chciałbym, żeby, czy to jest jakaś kwota wyszacowana przez rzeczoznawcę, panie Sołtysie, czy to jest kwota, którą tak w jakiś sposób, żeście sobie to... Dobra. Proszę bardzo, panie Sołtysie. Jeszcze raz. To są dla nas, my na, jak tam widzimy się, nie ustaliliśmy ceny, jest to wyszacowane przez rzeczoznawcę i to jest na niesienie to, co i nadmieniam jeszcze to dla pana wójta, wójt też przedstawił swój wariant, że też rzeczoznawcę poprosił o wycenę tego, że był spokojnie, że to dobrze, po prostu kupił. Także i ja panie radny, co ja wiem z dokumentu jako przewodniczący rady nadzorczy, wiem, że to budowa gmina spółdzielnia w 60. latach. Była to współwłasność z gromadzką radą. No i później powiedział, że tu jakoby żadnych kredytów tej materii nie było. Ja się dziwię, że tu z Państwa strony jest taka obawa, że ktoś komuś pytał, dawał. Nic takiego nie było. Była współważność, tak jak też jest teraz w tej chwili przypomnę spór sądowy, który wróci, który tutaj na wokandę Wysokiej Rady, także odnośnie książ i też gmina spółdzielnia tam ponosiła koszty, budowała to i też jeśli samorząd zwróci się, bo prawdopodobnie wychodzi z tego, że część przydzielona będzie po prostu GES-owi, to my tu uczynimy tak, żeby było po prostu merytoryczne rozwiązanie zasadne, że to gdy się samorząd zwróci czy wójt, żeby to przekazać nie obcym osobom, tylko samorządowi, tylko czynimy to, żeby było to po gospodarstwu robione i tutaj jako gmina spółdzielnia żadnej polityki w tej kierunku nie prowadzimy, chcemy to, żeby to przejąć, bo to możemy zbyć za te pieniążki, które mamy wycenę wczoraj, my to mogli zbyć tą jedną część na ten moment. Pan tu się zwrócił, przejdźmy do spokoju, że zasadne by było to, że ja też jestem tutaj wiele w samorządzie i przekiedy my się tutaj z prośbą pana wójta, że tak jest to zmienić, jest prośba pana wójta merytoryczna w uzasadnieniu, żeby to zmienić na rzecz gminy Mielec. Dziękuję. Z jednej strony już mamy to, bo pan może pomóc. Z jednej strony ja pana tłumaczenie rozumiem, z drugiej strony to wygląda tak, najpierw przetarg był, później ten przetarg nie doszedł do skutku i teraz dogadujecie się dopiero z gminą, czyli to te rozmowy też nie były na początku, od samego początku z gminą. Dlaczego zadałbym pytanie, dlaczego ja jestem przeciwny? Może nie jestem przeciwny, tylko ja sobie zdaję sprawę, że teraz wykładamy pieniądze na to i wiemy, że te lokale są w kiepskim stanie i my musimy się liczyć z tym, że za chwilę będziemy wydawać następne pieniądze na to, żeby te lokale doprowadzić do jakiegoś stanu. I żeby potem nie było, że będą one stały w pustce, tym bardziej jest tam sklep, który też z tego co wiem zaczyna się zbierać tam podpisy, żeby kupować alkohol i my zaczniemy stawać w takim dylemacie, aha, budynek jest nasz, pasuje to, żeby ten sklep był, bo nam przynosi dochody, pasuje, żeby funkcjonował, żeby miał pozwolenie na alkohol, jest uchwała, która mówi, że ma być ośrodka zdrowia 100 metrów i albo będziemy kombinować, albo będziemy odważni i odmówimy temu, no tutaj będzie znowu kolejny z różnych perypetii i będziemy widzieć, jak będziemy się przez tym wszystkim mierzyć, czy będziemy podchodzić uczciwie jedną miarą, że jak nie, to nie, czy aha, no tutaj jest nasz interes, jeszcze to będziemy wszystko wywracać i zgadzać, a to też będzie niemoralne, panie Zbysie. Dziękuję, panie radny. Proszę bardzo, pan Sikora. Moment, Ja się pomyliłem. Ja się przysłuchałem sesji, kiedy był zabierany alkohol na Podeszanę. I po prostu zdziwiło mnie to, bo akurat wtedy była trochę w innej spółdzielni inna sytuacja niż teraz. I dziwiłem się, że Wysoka Rada lekką ręką
zabrała alkohol całkowicie. Nawet nie, że zaliczyli. To sięga absurdu i ja to obserwowałem od 4 do 3. Moim zdaniem to lepiej politycznie było, bo żeby piwa w sklepie nie było, to coś tu nie dało. Ja nie chcę tego poszerzać, nie chcę tego polemizować. Było niezgodne, żeby nas piwo wziąć za sklepu. Nie nam, tylko mieszkańcom podleżą. Dziękuję. Dziękuję. Panie Sikora, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Rado, Panie Wójcie. Ja troszkę tą historię znam, bo byłem w zarządzie też przez wiele lat. I wiem dobrze, jak ta sprawa tam była. To był budynek wspólny. Cały czas żeśmy tam na kontrolę jeździli przecież do sprawdzania tego budynku. Teraz na komisji rewizyjnej, którejśmy byli tam mieszkańcy wraz z sołtys, widzieliśmy jaki stan jest tego budynku, co tam się robi, jak to wygląda, że mieszkańcy protestują przeciw temu, żeby on miał tylu właścicieli, nic się nie da robić, różne rzeczy. I tutaj jest jakby powiedzieć celowe, żeby to weszło do jednego właściciela, żeby to jeden zarządzał, nie tak jak w tej chwili. Druga sprawa, tutaj pan sołtys poruszył sprawę tego sklepu. No, pan Kędzior zwracał się pismem do pani przewodniczącej, do mnie w sprawie dopuszczenia sprzedaży alkoholu. Ale uchwała gminy już jest, która zabrania tych rzeczy i tam jest niedopuszczalne. Zresztą nawet choćby nawet ta ustawa inaczej mówiła, mieszkańcy sobie nie życzą tego właśnie tej sprzedaży. Chcą spokój, bez problemu i tak jest, że no nie powinno tam być. Wydaje mi się, że pismo dla pana Kędziora jest spreparowane, chyba nie wysłane, zgodnie z naszą uchwałą, jaka była podjęta w gminie na temat sprzedaży alkoholu i tego. A celowość, wydaje mi się, kupna tego budynku jest pozytywna i powinniśmy w tym temacie iść, żeby jednak jeden właściciel był, zrobić z tego budynku jakiś pożytek, żeby nie było bałaganu, nie było... Na przykład GSO-i. Nie, już GS-owi nie można, bo GS tyle świństwa robi wszędzie, że już to jest... Tam nie ma żadnych środków, tam nie ma żadnej działalności, tylko się pieniędzy. Wziął z pieniędzy sprzedaży. To jest ich działalność. Dziękuję bardzo. To powinno przejść od władzy gminy. Dziękuję bardzo. Pani Wando, bardzo proszę. Pani przewodnicząca, pani będzie Wysoka Rado. Mam problem i tak jak przyszły papiery, zadałam sobie jedno pytanie. Czy gmina, jeżeli sprawa sądowa o zasiedzenie z GS-em trwa, i zadałam sobie pytanie, czy gmina będzie za chwilę, jeżeli ta sprawa skończy się na niekorzyść naszą gminy, miała zamiar wykupywać kolejny lokal od takiego jakby pasożyta na gruncie naszego budynku. Ponieważ 30 lat GS nie płacił podatków, 30 lat nie płacił od działalności gospodarczej, 30 lat dochody miał nie będę tutaj mówić, miał, bo był alkohol w księżnicach. Po powodzi GS się wyniósł, zostawił grzyb, zamknął lokal, a nie papa. Nie interesowało ich, czy mamy sklep, czy nie mamy sklepu, czy cokolwiek. Więc ja sobie po komisji napisałam coś takiego. Kupujemy, nawet za tą cenę, panie Mariuszu, ale w sprzedaży wiązanej. Wycofują sprawę sądu, oddają nam książnicę. Cena, wydaje mi się, wtedy będzie atrakcyjna. I Goleszów, i Wola Mielec. To znaczy nie Goleszów, to jest ich lokal, to jest całkiem inne sprawy. Proszę nie mieszać Goleszowa, gdzie jest lokal GS-u. Proszę nie mieszać Woli Mieleckiej, gdzie też być może jest lokal GS-u. Ja mówię tylko o książnicach.
i mówię o tym, że za miesiąc, dwa skończy się sprawa, bo zasiedzenie, fakty są takie, a nie inne. I okaże się potem, że co? Że my za, czy może na przyszły rok kupujemy i lekkomękom, więc chce 60 tysięcy za lokal w Księżnicach, bo takie ceny podał 42 i coś w pierwszych dokumentach. Dajemy 42, kłaniamy się, dziękujemy Gresiu, że nam oddałeś naszą własność za 42 tysiące. I to mi się w tym całej sprawie nie podoba. Podoba mi się myśl zakupu, prawda, za cenę odpowiednią, a nie przepłacanie na wsi za lokal, nie wiadomo jakie sumy, gdy my tutaj mamy problem z GS-em w Księżnicach i GS nie wyszedł do nas z lekką ręką. Słuchajcie, wystawiamy taką cenę, też chcemy, ustalmy, porozmawiajmy, nie wiem jak te sprawy trwały. W każdym razie skończyły się na sądzie, sąd już trwa, przeszło rok i w efekcie wtedy nie było jakoś porozumienia co do ugadania się. Nie wiem skąd nagle teraz jest takie porozumienie. Ja tego po prostu nie rozumiem. Jeżeli ktoś jest taki mądry i mi wyjaśni, to bo tak sobie szłam kiedyś, jak była ta wizja lokalna w Książnicach i sobie myślę tak, piękny dom, dom równa się dom, a na tym wyrosła przepiękna jemioła, może narodzeniowa, ale ten dom schnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę panie wójcie. Ja się chciałem odnieść do meritum sprawy, do tutaj dokumenty. Proszę państwa, porozumienie wstępne zostało zawarte 31 stycznia 1966 roku między gminą spółdzielnią w Mielcu a prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Podleszana. I to porozumienie zakładało, że strony będą, że spółdzielnia i prezydium wspólnie uzgadniają, że koszty związane z inwestycją w postaci, proszę państwa, budowy budynku Podleszana adoptowanego według dokumentacji T24A, w którym znajdą się pomieszczenia dla spółdzielni na parterze oraz dla Gromadzkiej Rady Narodowej na piętrze, będzie obciążała po 50% spółdzielni i 50% prezydium. Proszę państwa, 31 stycznia 1966 roku zostało to zawarte. Później w ślad za tym, proszę państwa, umowa, porozumienie zostało zawarte 5 września 1967 roku, szanowni parę miesiąca. Tutaj zostały troszeczkę te partycypacje zmienione, bo GS 49%, a prezydium 51%, ale już podzielono na przykład fizyczny, kto będzie miał, jakie pomieszczenia na tym, proszę państwa, zostały już tu wydzielone, proszę państwa, skład opału, magazyny, sklep, kto ma korytarz, piętro, tak jak później, bo proszę państwa, pomieszczenia u góry, jak zostaje, kto jest czego właścicielem, zostało już to zrobione, proszę państwa, w 1967 roku. I proszę państwa, później było, po kilku dniach od tego została zawarta, jest uchwała Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, prawda, w Mielcu, w sprawie budowy budynku administracyjno-handlowego Podleszana. Została wyznaczona inwestor zastępczy do realizacji w postaci Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Podleszana i z udziału zostaje partycypantów takie Gromadzka Rada Podleszana 566 tysięcy, GS Samopomoc Mielec Wieś 563 tysiące. I proszę państwa, zostało wszystko dokładnie tutaj sprecyzowane. Na bazie tego, tej uchwał, tego wszystkiego, proszę państwa, PZGS Samopomocowska w Mielcu uzyskał, proszę państwa, pożyczkę z Funduszu Rozwoju z Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni Samopomocowska w wysokości 563 tysiące, a potem na cały swój udział. Z tego wszystkiego wnoszę, że proszę państwa, każda ze stron zapłaciła to, co miała i dokładnie od początku wiedziała, co chce robić i jakie lokale gdzie chce mieć. Proszę państwa, tutaj w jednym miejscu, panie Mariuszu, zwracam honor, przepraszam najmocniej. Faktycznie akt notarialny jest 12 grudnia 2001 roku. Ja tutaj myślałem, że jest 91, proszę państwa. Owszem, na bazie tego można by przyjąć, jakby tak chciał złośliwie to interpretować, że proszę państwa, że gmina oddaje nieodpłatnie GS-owi. Ale proszę państwa, to nie jest oddanie nieodpłatne. Bo jest wyraźnie zaznaczone, proszę państwa, jest wyraźnie zaznaczone w tym akcie notarialnym, że dom wiejski, o którym mowa wyżej, w 49% wybudowany został ze środków własnych nabywcy, czyli tego GS-u,
Zgodnie z umową z porozumieniem z 5 września 1967 roku wyodrębnione zostały następujące lokale dla GS i zatem to wszystko, jak gdyby ten akt notarialny, który ukształtował lokale, proszę Państwa, jest jak gdyby konsekwencją tego, że kiedyś od 1967 roku IGS i gmina, proszę Państwa, wspólnie realizowały inwestycje i by trzeba sobie było życzyć, żeby tak było i w Książnicach, i w innych miejscowościach, gdzie gmina razem z GS-em realizowała inwestycje. Bo Powiatowa Rada, Gromadzka Rada Narodowa to jest jak gdyby wcześniejszy samorząd, po wszystkim my jesteśmy z roku na rok, proszę Państwa, zmieniały się podziały administracyjne, zmieniały się organy samorządu terytorialnego, ale w ostateczności to my jako gmina żeśmy ten majątek skomunalizowali i przejęli. A zatem, Szanowni Państwo, tylko sobie życzę, żeby tak było wszędzie poprowadzone, żeby każdy wiedział, co kiedyś dał, ile dał, jak podzielił sobie lokale i na końcu, proszę Państwa, byłoby nieuczciwością, żeby gmina, proszę Państwa, nie ustanowiła własności też sobie GS-owi, by przysługiwało prawo wniesienia do sądu o zwrot tych nakładów, które poniósł. Tak to wygląda. Dlatego wójt Ochalik wówczas, proszę Państwa, zawarł umowę, w której, proszę Państwa, jak gdyby rozdzielił, dał GS-owi za darmo te lokale, no bo w gruncie rzeczy, proszę Państwa, rozdzielił, można powiedzieć. Rozdzielił według nakładów. I proszę Państwa, ponieważ to było na działce, która stanowiła użytkowanie wieczyste, na działce, która użytkowanie wieczyste przypada również proporcjonalnie do powierzchni lokali, więc GS został, proszę Państwa, sprzedawca, czyli gmina oddała GS-owi użytkowanie wieczyste na 99 lat, licząc od dnia sporządzenia tego aktu, części ułamkowe gruntu, proszę Państwa, 27309, 45313, części działki 1249/2 powierzchni 11 arów w obrębie Podleszam i proszę Państwa, wyceniła ten grunt wówczas na 5586 zł. Opłata roczna wynosi 3% wartości gruntu, to jest kwota 167,60 zł i to GS płacił, proszę Państwa, za to, że pod spodem, pod tymi lokalami miał również przydzieloną jak gdyby część użytkowania wieczystego. I płaci do no, oczywiście, proszę Państwa, to chciałem Państwu tylko wyjaśnić, nie wnikając w dalszą część dyskusji. Tu faktycznie myślałem, że to było w 91 roku, bo sobie też to opisałem w 91 roku i mnie to troszkę jak gdyby zbiło, dlatego tu przepraszam, mówię od razu, tłumaczę, jak sprawa wygląda. Niemniej, proszę Państwa, rocznik tu nic nie zmienia. Fakty są takie cały czas, jakie mówiłem od początku. Dziękuję. Dziękuję. Już w momencie, Mariusz. Proszę Panie, to się Pan Sałty rzucił od dłuższego czasu. Panie Wysoka Rado. Proszę Państwa, tak się dziwnie składa, że akurat ten budynek no, służy nie tylko mieszkańcom Podleszan, służy nam wszystkim, no, wszystkim tym miejscowościom, jeżdżą nasi ludzie tam na rehabilitację często i dlatego no, zabieram go w tej sprawie, żeby troszkę bronić pomysł Mariusza, że, żeby po prostu do wykupił rehabilitację. No, jest moim zdaniem krótkowzroczny, bo ten rehabilitant może za 2-3 lata zmienić profesję akurat, albo przenieść się gdzieś i sprzedać to komuś innemu na jakąś inną działalność i wtedy gmina jako no, nie właściciel nie może mieć wpływu na po prostu na przeznaczenie tego budynku i wtedy rehabilitacja by mogła po prostu być przeniesiona, a wiadomo jak się jest ze służbą zdrowia, każdy wie jakie kolejka trzeba stać i dostać się gdziekolwiek, to jest naprawdę graniczy z cudem. Pewno, że kwota tego no, jest trochę zadziwiająco wysoka z tego względu, no, że budynek wiadomo nie jest w takim stanie jakim no, powinien być, ale no mówię, no, jest to zasadne. No, tu pani radna Wanda Mika też poprę ją, bo no, niestety, jeżeli tu się kupuje ten lokal, to też w Książnicach rozwiązać tą sprawę. Będzie to jakiś koszt dla gminy, ale uważam, że to są koszty poniesione właściwie, no bo to ma służyć mieszkańcom, a my jesteśmy w sumie od tego tutaj, żeby tym mieszkańcom służyć. A negocjacja ceny jest jak najbardziej zasadna, bo tu się nie ma się co kłócić o to, bo wiadomo, kwota jest dość wysoka, także no mówię, nie wiem czy tu jest jeszcze jakieś pole manewru, tu pewnie wójt jest mocniej zorientowany w tym temacie, ale mówię, ja bym popierał ten zakup. Dziękuję. Odpowiem jeszcze tylko na to pole manewru, proszę Państwa. Mianowicie, oczywiście sprawa zawsze tak wygląda, że jeżeli nawet Wysoka Rada podejmie uchwałę o umożliwieniu zakupu, o wygospodarowaniu kwoty 150 tysięcy złotych na ten zakup, to Szanowni Państwo, to nie jest tak, że wójt siądzie, proszę Państwa, tutaj z Panem Prezesem, czy z Panem Przewodniczącym i zresztą i powie sobie, że to kupimy za 150 tysięcy. Bo, proszę Państwa, przy takim układzie byłoby to dość, powiedzmy, nieuczciwe i nietransparentne. Proszę Państwa, w porozumieniu jest zaznaczone, że te wszystkie lokale mają być wycenione jeszcze przez rzeczoznawcę.
My też wiemy, jakie kwoty zostaje, proszę Państwa, ponoszone, znaczy jakie kwoty dotychczas GS domagał się za te lokale, dlatego ta kwota 150 tysięcy to jest jak gdyby porównywalna do tych kwot, które były na ostatnim przetargu, jako ceny wywoławcze. To było tylko kwota, była kwota porównywalna do tych, proszę Państwa, ani mniej, ani więcej, ale nie mogę, proponując w budżecie jakichś rozwiązań, przyjąć 100 tysięcy, proszę Państwa, jeżeli wiem, że gdybym na przetargu chciał kupić, to dzisiaj GS by wystawił te wszystkie lokale mniej więcej z kwotą 150 tysięcy. To było, proszę Państwa, takie, można powiedzieć, no, przyjęcie zdroworozsądkowego rozwiązania na ten moment. Jeżeli chodzi o lokal w Książnicach, Szanowni Państwo, powiem tak, w pewnym momencie mieszkańcy Książnic domagali się ode mnie, żeby to wyprocesować, no to żeśmy poszli do sądu. Tam były różne sytuacje związane z dokumentami, z tym, kto co robił i tak dalej. I sprawa jest w sądzie. Ja bym przed rozstrzygnięciem sądowym jeszcze nie przesądzał. Ja bym się w chwili, nie chciał się wypowiadać, w którą stronę sąd rozstrzygnie tę sprawę. Proszę Państwa, jeżeli rozstrzygnie na naszą korzyść, to z pewnością będziemy mieli lokal, można tak powiedzieć, i nie będziemy większych kosztów nie będziemy ponosić. Jeżeli rozstrzygnie na stronę GS-u, bo też taka ewentualność jest możliwa, nasza obsługa prawna tutaj oceniła, że mamy szansę wygrać ten proces. Proszę Państwa, stąd żeśmy złożyli, to znaczy stąd żeśmy przyjęli powództwo GS-u i prowadzimy to, GS wystąpił z powództwem, proszę Państwa, ale jeżeli się okaże, że sąd nie jest dla nas łaskawy, to będziemy, proszę Państwa, się zastanawiać na następnym etapie. Nie chcę, na pewno nie chcę, proszę Państwa, będzie trudno, żeby ten lokal gdzieś przeszedł w inne ręce, ale z drugiej strony, bo cały budynek jest oczywiście gminy, a tylko jest ten lokal sklepu w Książnicach w rękach GS-u. Będziemy się też zastanawiać, proszę Państwa, my też negocjować GS-em ceny. Trudno, żebyśmy za ten lokal od razu nie wiadomo ile dali, bo też jest rzeczoznawca i zdrowy rozsądek, i zdrowy rozum i wiemy, za ile to można kupić. Dziękuję. Dziękuję, proszę bardzo. No to proszę Panie Sołtysie. Ja jeszcze teraz do Rady Pani Gminy. Pani Wando, jeśli byłby taki zarząd, jak wtedy był, to na pewno byśmy się dogadali, nie poszła by sprawa do sądu i tak dalej. Pani doskonale wie, kto wtedy był w zarządzie, kto był w Radzie i nie było wpływu. Zmienił się zarząd, zmieniła się Rada, GS praktycznie nie ma, idzie do likwidacji i nie mogą być takie sklepy GS-owskie, jak były Wola Mleczna, Podlaszany, Goleszów, te są sklepy w innym wydaniu, w innym zaopatrzeniu. I po prostu jako gmina spółdzielnia chce tu Wysokiej Radzie przedstawić, idzie do likwidacji i tutaj no nie chcę się więcej wypowiadać, bo jak zrezygnujecie wy, mamy kupców, no kupi to jeden właśnie drugi trzeci, bo my nie będziemy czekać do następnego roku. Ja dlatego na prośbę wójta wstrzymamy wczoraj przetarg, bo kasa na lewa wczoraj poszło. I to jest praktycznie cena adekwata do tego, co było przedstawiane. Ja dziękuję, bo nie chcemy tu większej polemiki robić. Z pewnością jak będzie, ja tu obiecuję, że będzie ta władza, że które z pewnością się dogadamy, żeby było tak czy tak, jak dojdziemy do wspólnego konsensusu i sprawę załatwimy. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Panie Mariuszu, tylko króciutko. Tak, w odpowiedzi najpierw do Pana Sołtysa, z Bożej woli. Panie Sołtysie, ja jednak twierdzę, że rehabilitant prędzej się wyniesie, jak lokal dzierżawi, to w każdej chwili wypowiada umowę i odchodzi. Jak ma lokal swój, on bardziej będzie je zabiegał i pilnował, że nie do lokal jego, więc jemu to na pewno dużo bardziej będzie pewne dla mieszkańców. Ale życie pisze różne scenariusze. Ale na pewno łatwiej będzie opuścić lokal wynajmując, niż mając swój, bo jak ma swój, jest to dużo inny problem. Ale to jest może być następny. A jak wynajmie, wtedy jak wynajmie, może on sprzedać. To tutaj prawda jest ta sama. W każdym razie to jest taka mój punkt patrzenia, który prostuje. A Panie Wójcie, jeszcze taka uwaga. Ja nie jestem po innej stronie jak Pan, bo uważam, że Rada Gminy, Pan Wójt, myśmy powinni stać po jednej stronie przy tym zakupie, a drugą stroną jest GS. I naszym zadaniem powinno być jak najlepsze wynegocjowanie tej ceny, jeżeli to chcemy kupić. Bo musimy brać pod uwagę, że przez lata nakłady na remonty ponosiła gmina. Sam Pan ma na to dokumenty, sam Pan na komisji mówił, czyli jeżeli gmina ponosiła jakieś koszty naprawy dachu, remontów i tak dalej, też teraz pasuje ten argument podciągnąć i
tą cenę obniżać, bo ja uważam, że ta cena, którą teraz chcemy tam zapłacić, jest w moim odczuciu za wysoka i na taką cenę ja jestem na nie. Nie, że jestem przeciw zakupowi tego, ale nie za taką cenę nie radzi przy dzisiejszym rynku, który obserwuję. To ja zapytam pana radnego, niech pan powie, za jaką cenę by pan to sprzedał? Za 50. Wie pan co, to nie jest odpowiedź na 5 minut, nie potrafię panu w tym momencie powiedzieć, nie jestem sprzedający, nie posiadam na takiego lokalu do sprzedaży, więc no to nie, dziękuję. Tego się nie robi za 5 minut. Dziękuję, proszę bardzo, panie sołtysie. Ja w imieniu społeczności bardzo was proszę, już nie dajcie sobie wmawiać, co pan kawał, ale pozdrawiam, ma ten zdolność namieszać. Mamy dość współwłasności, naprawdę mamy dość. Mamy spokój teraz, że jest spokój, bo nie ma alkoholu. I chcemy, żeby wykupić rzecz po to, żeby ten obiekt był w centrum wioski, a obiekt konkretny, jaki dom, który pasuje do tej wioski. Bo w tej chwili dom nie pasuje do naszej gminy i do naszej wioski. Bo to jest ohydne, obskurne, dlatego was proszę, żebyście podjęli uchwałę. Bardzo was proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jedno zdanie. Jedno zdanie. Oczywiście. Nie, zabierałeś tyle razy, panie sołtysie. Dwa razy to, żeby zrobić elewację, to nie trzeba tych lokali kupować. Dziękuję. Proszę bardzo, panie radny. Pani przewodnicząca, panowie wójtowie, wysoka rada. Opiniować ten wniosek będzie Komisja Rolnictwa i Spraw Gospodarczych. Drodzy Państwo, my patrzymy z jednej strony, że ten lokal jest potrzebny, nie ulega wątpliwości, tu się zgadzam, tylko druga strona medalu jest taka, że my też mamy te 160 tysięcy przykładowo na ten lokal, przeznaczyć to na drogi dojazdowe do domów. My też te pieniądze gdzieś w jakiś sposób na chodniki, to trzeba w miarę możliwości wykorzystać. My musimy wziąć te sprawy bardzo pod rozwagę. W związku z tym, że zjeździliśmy tutaj z komisją mandatową, rewizyjną, i znamy drogi dojazdowe, znamy drogi w Szydłowcu, jakie są drogi. Naprawdę ta droga to wymaga wszelkiego i natychmiastowego remontu. Nie ulega wątpliwości. Na to tutaj w tej chwili póki co to myślę, że grosza nie ma. Nie tylko tam, bo znamy chodniki w Złotnikach, znamy chodniki w Szostowie, gdzie są niezbędne, bo to są drogi powiatowe, to są drogi, które są bardzo uczyszczane przez samochody, to są drogi, które no niestety ten ruch się natęża, narasta, prawda. Weźmy u nas w Kożerowie, ja już to może już niejednokrotnie powtarzam, drogę od Gminnego Ośrodka Kultury przez Górki. Szanowni Państwo, przecież to jest naprawdę wstyd patrzeć w Kożerowie na tą drogę, bezczelnie, wstyd. A my tu rozmawiamy o tym, żeby inwestować. Ja nie mówię, że nie. 160 tysięcy czy 150 tysięcy to jest suma, no niestety wygórowana. Druga strona medalu jest taka, że ten budynek nadaje się do remontu, bo byliśmy tu z panem Stefanem, z komisjami przy tym budynku. Jest to budynek naprawdę piękny, potężny. Z tyłu mamy następny budynek, też piękny budynek. Straży Pożarnej, tam się znajduje biblioteka, prawda, i góra jest zabudowana. Także, że, szanowni Państwo, no, my się musimy naprawdę zastanowić nad tym, gdzie te pieniądze, w jaki sposób no, wydawać, w związku z tym, że no, potrzeb jest bardzo wiele. Weźmy Ryzu, weźmy Goleszów, weźmy Książnicę, no, ludzie kochani, no naprawdę jest to taka... Prawda sprawa. To jest budynek potrzebny do wielu wątpliwości, bo dla mieszkańców Szumowskich, no ale my też żyjemy w gminie i tutaj no niestety pani przewodnicząca, jeśli przed podjęciem decyzji, przed głosowaniem, ja bym prosił o 10 minut przerwy, bo chciałbym z komisją rolnictwa. Jeżeli będzie taki wniosek formalny, to oczywiście przegłosujemy. Jeśli będzie przed głosowaniem, chyba że jeszcze dyskusja będzie, czy... Jeszcze chyba pani zgłaszała głos. Proszę bardzo. No bo skoro zarzuca się niegospodarność GS-owi, więc ja jestem zdania, że lepiej remontować swoje
jeżeli gmina będzie miała ten budynek do siebie na własność, więc będziemy remontować swoje, a tak czy tak to remont jest potrzebny. W tej chwili już remontujemy i nie możemy dojść do porozumienia z GS-em, a ja będzie trzech właścicieli, to nawet bardziej nie dojdziemy do porozumienia. A bierzmy się z tym, że po tamtej stronie mieszkańcy korzystają z tego budynku i tak jak sołtys powiedział, budynek jest w środku wsi i jest no, w miejscu strategicznym. I wcześniej czy później musimy zadbać o to, żeby ten budynek i jego wygląd się poprawił. No. I będziemy nakładać je na swoje. Dziękuję bardzo. Proszę panie sołtysie. Już momencik, pan Krawczyk już jest. Jest pan radny już kupę lat i pan sobie zdaje sprawę, bo tam jeździł pan sam, pan mówił, brzydzi się pan, dokąd ta buda jest przed tym. I się dziwię, że dzisiaj pan stawia jakby taką odrębną, że to o, raczej nie. A ja panu powiem tak, jak pan poczekamy jeszcze chwilę, z rok, to będziemy mieli nie tylko, czy pójdźmy remont nie za 100 tysięcy, tylko za 200. Bo jak pójdzie grzyb przez piwnicę, która już jest, do góry, to będziemy mieli wtedy dobrą robotę. Proszę bardzo, panie sołtysie. Jak mój wójt powiedział, jakby nie było gospodarzy, to byśmy mieli ten remont. A gmina kupi ten grzyb. Już moment. Proszę panie sołtysie. Pani przewodnicząca, Wyskarado. Proszę państwa, chciałem się odnieść do słów pana Andrzeja. No, nie ulega wątpliwości, że potrzeby są duże i objechali wszyscy widzą, drogi są takie, a nie inne, chodników trzeba wszystkiego, no ale jednak nie przedkładałbym to na drogie ludzkie. No ktoś to jest ułomny, ktoś to ma do czynienia z takimi ludźmi, no to naprawdę no, serce się kraje jak te osoby i te osoby mielibyśmy gdzieś tam ewentualnie wysyłać gdzieś dalej, no to mówię, no co jest priorytet? To wydaje mi się to skala taka jest, że co jest priorytetem? Pewnie, że bezpieczeństwo, chodniki, drogi, wszystko jest potrzebne, ale mówię, tu jest priorytet. No cena nie jest atrakcyjna. Ale no, no wydaje mi się, że to jest jakby no, w tej chwili no, jedyna możliwość, żeby po prostu sprostać tym wyzwaniom dotyczącym służby zdrowia, no bo bez rehabilitacji tutaj na naszym terenie, no to ja nie wiem, gdzie ci ludzie ewentualnie mogą trafić czy coś, no bo zakładając z tego, co pan mówił, są ten płas, mają kupca, kupiec ten najmie, zakupi ten budynek, nie będzie rehabilitacji, na tym się zakończymy, dlatego owszem, argumenty pana są jak najbardziej trafione, ale mówię, to jest skala potrzeb, priorytetu, dlatego uważam, że zdrowie tych ludzi, którzy są poszkodowani przez los, jest najważniejsze niż to, że tam będzie ten kawał chodnika. Z pewnością wójt jeszcze nie jeden chodnik zbuduje i tego mu życzę. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan przewodniczący, pan Zanowski. Panie przewodnicząca, Wysoka Rado. Ja tu przysłuchiwałem się bezwątpliwie tej dzisiejszej dyskusji. Przyznam się szczerze, że na komisji byłem przeciwko zakupowi tej nieruchomości. Szanowni państwo, dlaczego? Należy sobie zadać pytanie, co gmina zamierza robić w tym budynku. To jest tak, licząc ponad 400 metrów. W tej chwili mamy ile metrów, nie jestem w ogóle szczegółowo zorientowany, ale około 200 metrów. Szanowni państwo, i w tej chwili no, jest ten sklep wynajmowany, jest pani doktor, jest pan rehabilitant i chyba kosmetyczka. Jest konsultacyjny. Szanowni państwo, ale szanowni państwo, to nie są zadania własne naszej gminy. Ale zarabiamy. Nikt nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy się tej własnej części pozbyli. Czy my musimy mieć tam połowę tego budynku? Sprzedajmy pani doktor rehabilitantowi. Niech oni dbają o ten budynek. Będą mieli własny. Szanowni państwo, bo to pochłonie w przyszłych latach dodatkowe koszty. Kupimy tam 1 000 000 złotych, szanowni państwo. Na to nas nie stać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę pani radna, ale króciutko. Tutaj ja jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, że jak kupowaliśmy budynek na gminę, też miał kosztować mało, urosła nagle suma i tak samo tutaj kupimy, mamy 150 tysięcy plus remonty i ta suma też urośnie. I Wysoka Rado, pani przewodnicząca, ja składam wniosek o 10 minut przerwy. Żeby to spokojnie jeszcze dyskutować. W momencie, proszę dyskusji nie zajęliśmy. Proszę bardzo, pani Wanda. Szanowni radni. Sądzę, że budynek rzeczywiście można negocjować, można tutaj ustalić, że jestem za zakupem, nie powiem, że nie, mimo że mam pewne niuanse i pan sołtys doskonale wie w stosunku do GS-u, ale powiedział mi taki fajny zwrot, który mnie właściwie przekonał, że moje sprawy posuną się w pozytywnym kierunku, w razie godziny w górze, tak powiem.
I rzeczywiście popieram tej sukcesie z Bożej Woli, że to jest bezpieczeństwo zdrowotne naszych mieszkańców i zdrowie. Słuchajcie Państwo, wyście tam nie byli, ja tam chodzę bardzo często i są sceny dantejskie, ponieważ ludzie przyprowadzają, przywożą na wózku do lekarza na Bejdu, bo jest podjazd, jest wszystko. Ale to lekarze na tym miejscu, bo muszą prosić, a jeszcze powiem tu żartobliwie, że jeżeli były tam takie osoby, był sklep z alkoholem, to bardzo szybko można było się doprosić pomocników do zanieśnienia kolego na pierwsze miejsce. A teraz jest zasadne zakupu, żeby lekarz również był na dole, na parterze, bez składania alkoholu za parę lat. Szanowni Państwo, mogę jeszcze chwileczkę. Jest ustawa i wiecie Państwo, że my tą windę i tak do tego lekarza będziemy musieli. To się termin przesuwa z 2013 na 15, może na 16, bo lekarze ze Stowarzyszenia Zielonogórskiego walczą o to, bo wiadomo, przyjmują w różnych warunkach i dlatego nie stać ich w wielu przypadkach po prostu na samemu wyposażeniu, nawet gdy ktoś ma ten prywatny lokal na zamku windy. Dlatego słuchajcie, my tą windę i tak będziemy musieli. Czy nie my, a nasi następcy może, bo tak może łatwiej jest powiedzieć, będą musieli podjąć decyzję o zamontowaniu tej windy, jeżeli chcemy mieć lekarza Podleszana. Lekarza dla kilku miejscowości. Druga rzecz, zagospodarowanie ja widzę już zagospodarowanie na piwnicę dla diabetyków, ale po prostu boję się, bo tam jest podmokły teren i tutaj przy negocjacjach, znaczy podmokły, że ciągle jest tam woda. Przy negocjacjach chciałabym, żeby panowie negocjujący wzięli pod uwagę również cenę za tą piwnicę, ponieważ jest to lokal wymagający na mnie osuszenia, więc może to być cena do zdjęcia. Trudnia bez dna. Chyba, że wszystkie pieniądze przejdzie na pieniądze, to prawda. Nie znam przeciwnik, bo my będziemy musieli to kalec. Także dziękuję bardzo. Zachęcam Państwa do naprawdę przemyślenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Bożej Woli, Goleszowa, Rydzowa, Podleszan i Książ. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Tadeusz Rybka. Dyskusja jest bardzo ożywiona, wszyscy mają swoje racje, to może i ja swoje przedstawię. Pierwsza rzecz, pani doktor ma warunkowy kontrakt, ma windę chyba mieć do końca 2014 roku. Nawet jeżeli ona by kupiła ten lokal, no to winda jest dodatkowe 100 tysięcy. Co my musimy zrobić? 100 tysięcy. Bo ona tego nie sfinansuje. Przy opcji zakupu przez gminę przenosimy całość inwestycji na jest podjazd. Można wyremontować pomieszczenia na dole i przenieść bez zakłócania funkcjonowania przychodni i rehabilitacji, bo to są lokale podzielone. Przecież GES trzymaje budynki na dole, jeśli je go nakupi, to będzie automatycznie na 100 tysięcy na zrobienie gminy. Tak. Następna rzecz. Mówicie Państwo, że cena jest wygórowana. No nie wiem, moim zdaniem tam jest 150 metrów na dole. Na okrągło, z klatką schodową podejrzewam, że więcej. Przy cenie 150 tysięcy to jest 1000 zł metr. 1000 zł dokładnie. Kto z Państwa sprzeda swoje mieszkanie po 1000 zł na metr? Dokładnie. Bez względu na stan techniczny. W tym działku, w tym tysiącu jest działka. Ta cena nie jest wygórowana, bo jeżeli przyjmiemy nawet stawki czynszu rynkowe, powiedzmy, i niech zapłacą za tu 150 metrów, powiedzmy, po 10 zł, to mamy 1500 zł. To nawet przy zaciągnięciu kredytu przez gminę, to jeszcze by nam zostało na każdą sesję po drinku i po dobrej. Ale proszę Państwa, jeżeli dopuścimy do sprzedaży lokalu, bo jeżeli puścimy to, żeby nie sprzedać, to automatycznie, jeżeli nie kupi tego rehabilita i lekarka, to nie ma
opieki zdrowotnej w Podleszanach i nie tylko w miejscowości. I doprowadzimy do sytuacji podobnej, uchwalania prawa, ale największym problemem była przychodnia. Nie możemy Państwo doprowadzić do takiej sytuacji, że wcześniej chcemy adaptować budynek pod przychodnię, bo nie mamy w swoim lokalu, a tutaj dyskutujemy, czy nam się to opłaca, czy nie opłaca. Po prostu moim zdaniem piętro wykorzystać komercyjnie. Ja nie mówię, że to musi być sklep, bo nas sklep musi mieć dostęp lepszy, ale jest duże zainteresowanie usług, jest kosmetyczka, jest fryzjer. Chodzi, klient szuka lokalu na aptekę. I to by można stworzyć takie centrum, które można doprowadzić, żeby to było funkcjonalne i estetyczne. Mówicie Państwo, że można remontować to po kawałku. Próbowaliśmy, jak wyobrażacie sobie Państwo, bo rozważaliśmy z wójtem złożenie wniosku na termomodernizację budynku i zrobić ocieplenie tylko pierwszego piętra. Jak to będzie wyglądało? To jest nierealne. To jeżeli dyskutujecie i decyzja ma być na nie, że nie kupujemy, to podejmijcie od razu uchwałę, że sprzedajemy naszą. Oczywiście, pozostałe gabinety. To nie może być 7 właścicieli budynku. To się nie da nic zrobić. I albo podejmujemy decyzję, że schodzimy całkowicie z tego budynku, róbcie co chcecie, lekarze i mieszkańcy. Albo znajdźmy te 150 tysięcy, które jest możliwość znalezienia w budżecie i zakończyć dyskusję, bo możemy dyskutować do wieczora. Ja dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Panie Wójcie. Ja powiem tak, że Szanowni Państwo, ja poniekąd niektóre argumenty traktuję jako trochę cyniczne. Powiem Państwu tak. Bardzo dziękuję Tadeuszowi, że powiedział to, co powiedział, bo to dokładnie chciałem powiedzieć. To samo, proszę Państwa, to są racjonalne, mądre argumenty. 1000 zł, nie chciałem tego mówić w tej chwili. Bo ja mówię na przesun negocjacji i mogłem się targować i tak dalej. Ale proszę Państwa, skoro słyszycie 1000 zł za metr plus piwnica, to proszę Państwa, nie sądzę, żeby ta cena była wygórowana. To jest jedna sprawa. Nie wiem, kto ma jakieś inne wyobrażenie ekonomii o nieruchomościach, ale proszę Państwa, przykro mi, trzymajmy się realiów i trzymajmy się pewnej rzetelności w wywodach swoich. Nie kłótnia dla kłótni, wstawianie po 20 razy na sesji w czasie dyskusji, proszę Państwa, tylko regulamin jest napisany, radny dwa razy się wypowiada, proszę Państwa, i rozumiem, pełny szacunek. Natomiast, proszę Państwa, kwestia jest tego typu, nie ma sensu tutaj na takie dyskusje, bo wejdziemy dalej w rozmowę na to, czy może by nie sprzedać gabinetu w Woli Mieleckiej, w Rzędzianowicach, w Chorzelowie, panią doktorką. Bo może to by było łatwiejsze. A jak nie kupią, to może ktoś inny kupi i zrobi tam sklep. Proszę Państwa, to jest pytanie, bo to w tym kierunku zmierzamy. I to jest troszkę cyniczna dyskusja. To jest dyskusja trochę cyniczna. Oczywista sprawa jest, że jeżeli nie kupimy tego, to proszę Państwa, może nie być lekarza, może nie być, a w przyszłości mogą być wydatki dużo większe, żeby zrobić windę. I nic z tego tytułu nie uzyskamy. Powiem Państwu jedno. I można to powiedzieć, bez rozmów z rehabilitantami, to tych wszystkich, którzy tak bardzo walczyli, żeby ich lekarze płacili 5 zł za metr kwadratowy, to powiem, proszę Państwa, że rehabilitant w Podleszanach płaci 10 zł. Ponad. Bo mi to powiedział. Za metr kwadratowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Wójcie. Tu, co sołtys powiedział na temat gabinetu i wójt i pan Tadeusz Lipka, zapraszam wszystkich Państwa do Chrząstowa. Proszę zapytać mieszkańców o opinię, dlaczego został zlikwidowany gabinet lekarski i jaka jest teraz opinia mieszkańców. Jak się czują? Pan Tadeusz był na ostatnim zebraniu i usłyszał, co mieszkańcy myślą na temat radnych, rady, za to, że nie mają gabinetu lekarskiego. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos? Mariusz, tyle razy zabierałeś, że już nie. Nieprawdopodobne. Proszę bardzo. Pani Przewodnicząca,
Panowie, rada, tak jak ty powiedział drugi raz, więcej nie będę dyskutował, ale to żartem. Szanowni Państwo, ja chciałem się tu odnieść do pana Sołtysa. Ja nie jestem przeciwnikiem. To za głoski za i nie jestem. Ale trzeba wziąć pod uwagę taką rzecz, że ja akurat jestem w Komisji Rolnictwa. I tutaj musimy się nie dziwić, że człowiek musi dbać o tą swoją, no niestety, dziedzinę, prawda? No ja bardzo popieram wniosek, że trzeba to kupić. 150 tysięcy to jest naprawdę, no, to są bardzo duże pieniądze. A druga rzecz jest taka, że drugie tyle albo trzy razy więcej trzeba włożyć w remont. Jeśli tutaj szanowny wójt uważa to, że ma na to pieniądze, ma na drugie pieniądze, ma na chodniki, to nie ma o czym rozmawiać. Powiem się, że ja chciałbym tu 10 minut przerwy, tak jak Mariusz powiedział, wszyscy wiem, że chciałbym tu z Komisją Rolnictwa przedyskutować temat oparcia na Dobrze, dziękuję bardzo. Pan wniosek formalny. W takim razie poddaję pod głosowanie wniosek o 10 minut przerwy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Ogłaszam 10 minut. Ogłaszam 10 minut. Tak. Wznawiam obrady po przerwie. Może tak w ramach puenty zabiorę głos w tej sprawie. Szanowni Państwo, no sprawa jest bardzo kontrowersyjna i bardzo trudna. I tu popieram głos pana Skiby, że ekonomicznie jest to w ogóle uzasadnione i również tak uważam, ale względy społeczne, no nie wiadomo jak przy zakupie, przy innym właścicielu, jakby się sprawy rzeczywiście potoczyły i czy nie byłoby to krzywdzące dla mieszkańców tych miejscowości. Także sprawa jest naprawdę bardzo trudna, ale myślę, że nie czas już teraz na dyskusję, bo już trwały dosyć długo i po prostu przejdziemy do głosowania nad tą uchwałą. Odczytam teraz Państwu projekt uchwały w sprawie odkładnego nabycia własności lokali oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w miejscowości Podleszany na rzecz mienia komunalnego gminy Mielec. Rada Gminy Mielec uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Nabyć na rzecz gminy Mielec własność wyodrębnionych samodzielnych lokali użytkowych. Numer 2 o powierzchni użytkowej 70,55 m2. Numer 3 o powierzchni użytkowej 70,41 m2. Numer 4 o powierzchni użytkowej 72,13 m2 w budynku stanowiącym dom wiejski w Podleszanach oraz udział 21 309 z 45 313 części prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 1249/2 o powierzchni 1089 hektara położonej w miejscowości Podleszany. Paragraf 2. Nieruchomość, o której mowa w paragrafie pierwszym, zostanie przeznaczona na zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Mielec. Paragraf 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Mielec. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę resortową Komisję Rolnictwa i Spraw Gospodarczych o wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały. Panie Przewodnicząca, Panowie Wójtowie, Wysoka Rado. Po dyskusji tutaj, którą po prostu przeprowadziliśmy w Komisji Rolnictwa, po prostu zdania są podzielone w taki sposób, że jeden głos jest przeciwko, jeden głos jest za, jeden jest głos wstrzymujący. I Wysoka Rado, trzeba no niestety rozważyć tą sprawę tak dosyć poważnie, w związku z tym, że koszty związane z remontem czy z doprowadzeniem tego budynku do użyteczności są bardzo duże. Ja, taka jest decyzja Komisji Rolnictwa. Dziękuję. Czyli Komisja Rolnictwa i Spraw Gospodarczych nie wyraziła opinii w sprawie projektu uchwały, tak? Dziękuję. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nabycia własności lokalu oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w miejscowości Podleszany na rzecz mienia komunalnego gminy Mielec. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Wysoka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dziękuję. Kto jest przeciw? Jeden. Dziękuję. Kto się wstrzymał? 5. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy podjęła uchwałę
w sprawie nabycia własności lokalu oraz sprawy wieczystego użytkowania nieruchomości.